Żaneta Michalak, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Przed Państwem skrót informacji, jakie przygotowaliśmy w tym tygodniu. Nowe połączenia autobusowe z Rybnika do Ostrawy. Przekazanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Oraz pokaz kłusaków. Z Rybnika do Ostrawy i na lotniska do Pyrzowic i Balic. Teraz z takimi połączeniami będziemy mogli podróżować szybko i komfortowo. Te nowe połączenia są dostępne od 26 października i kursują kilka razy dziennie. Ceny zaczynają się od 19 zł. Podczas konferencji wyjazdowej do Ostrawy mogliśmy się dowiedzieć więcej o funkcjonowaniu nowego rozwiązania komunikacyjnego pomiędzy Rybnikiem a właśnie Ostrawą. Mówiliśmy o naszym centrum, tym, które mamy przy naszym kampusie. Mówiliśmy o wymianie, żeby młodzież zainspirować właśnie do wycieczek, żeby przyjeżdżali tutaj, a również czescy uczniowie, żeby przyjeżdżali do Rybnika. No tak w ten sposób zacieśniać tą współpracę pomiędzy Polakami a Czechami. To dzięki staraniom prezydenta miasta Adama Fudalego czeski przewoźnik Tiger Express wprowadził nowe połączenia pomiędzy Rybnikiem a Ostrawą i na lotniska do Katowic i Krakowa. Uruchomienie takiego połączenia komunikacyjnego nie jest tylko udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców Rybnika, ale także dla sąsiadów zza południowej granicy. No i teoretycznie to, co my jako mieszkańcy chcemy. Chcemy zwiedzać, chcemy wyjeżdżać, chcemy korzystać, odwiedzać weekendowo Pragę, czy chcemy być czasami na meczach hokejowych, czy jedziemy na zakupy, czy korzystamy z jakichś tam rozrywek, koncertów, nie koncertów w Ostrawie. To samo tamci mieszkańcy korzystają u nas. Nowe połączenia odjeżdżają z przystanku komunikacji międzynarodowej. Znajduje się on na dworcu autobusowym w Rybniku przy ulicy Budowlanych. Wszystkie kursy są obsługiwane komfortowymi busami z wysokim standardem usług pokładowych. Z powodu tego, że właśnie zauważyliśmy potencjał Rybnika, miasto się bardzo prężnie rozwija, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie dodać nowe, kolejne połączenia właśnie, które zatrzymują się również w Rybniku. Jest to codziennie 7 połączeń w kierunku Ostrawy, 7 połączeń bezpośrednich w kierunku katowickiego lotniska, to znaczy lotnisko Pierzowice. Tak samo mamy w ofercie 2 połączenia bezpośrednie ekspresowe na lotnisko Kraków-Balice. Na wszystkie połączenia obowiązuje rezerwacja. Bilety można nabyć za pośrednictwem strony www.tigerexpress.eu lub telefonicznie. Bez wcześniejszej rezerwacji miejsc podróż jest niemożliwa. Bilety można również nabyć w punktach Zarządu Transportu Zbiorowego na dworcu autobusowym Rybnik oraz na Placu Wolności. 6 października oficjalnie zostały rozdane klucze do nowych mieszkań w wyremontowanym budynku przy ulicy Zebrzydowickiej 31A. Trafiły one do rąk młodych par z Rybnika. Mieszkania w tym budynku przyznane zostały w ramach programu Mieszkania dla Młodych. One są skierowane dla rozwijającej się rodziny, jeżeli tak to można określić, czyli jest mama, tata, jeszcze nie mają dzieci, a za chwilę te dzieci na pewno będą. No i wtedy będą już na wolnym rynku gdzieś szukać mieszkania. Na razie chcemy młodych ludzi zatrzymać w naszym mieście, żeby nam nie uciekali, żeby chcieli się przywiązać jeszcze bardziej do naszego miasta, do Rybnika. W nowo wyremontowanym budynku znajdują się 23 pełnowymiarowe mieszkania. Dwa z nich, które znajdują się na parterze, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dobrze, że się marzenia spełniają i to jest najważniejsze, bo będę blisko rodziny, blisko rodzeństwa, będę w centrum, mogę sobie jechać na rynek i to jest najważniejsze dla mnie. Lokalizacja nowej inwestycji w Rybniku jest atrakcyjna. W pobliżu znajduje się przedszkole, centrum handlowe i przystanki autobusowe. Także ten dom jest taki specyficznie uszyty na miarę dla naszych młodych mieszkańców. Lokale w zmodernizowanym obiekcie przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku są także wyposażone w instalację telewizyjną, internetową i telefoniczną. Lokatorom pozostało jedynie przeprowadzić się do nowego, wymarzonego, własnego M. Czwarte miejsce, tą chlubną pozycję zajął Rybnik w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Ranking dotyczył podsumowania działań mijającej kadencji wśród miast na prawach powiatu, czyli w latach 2010-2014. To jest potwierdzenie, jakby ten kierunek, w jakim miasto się rozwija, że on jest dobry. To jest trzecie miejsce również, jeżeli chodzi o edukację, a na tym szczególnie należy. To jest takie oczko w głowie, bardzo tego pilnujemy,
żeby te nakłady na edukację były bardzo duże, ale żeby również tego były efekty. Nawet ci, którzy dokonali tej oceny, a to byli specjaliści z wyższych uczelni, tam gdzie są katedry, które zajmują się samorządem terytorialnym, czyli naprawdę fachowcy, ocenili nas bardzo wysoko, to było czwarte, trzecie i również pierwsze miejsce w innej kategorii. Czwarta pozycja w rankingu ustalona została na podstawie wyników rankingów cząstkowych oceniających sukcesy miasta w określonych obszarach, m.in. finansowym, ekonomicznym czy edukacyjnym. Rybnik zwyciężył w rankingu oceniającym sukces infrastrukturalny. Wspólnota wysoko oceniła także sukces edukacyjny Rybnika, plasując miasto na trzecim miejscu. W rankingach tych zawarto także wskaźniki ukazujące dynamikę zmian w ocenianych kryteriach w ostatnich 4 latach. Spora dawka emocji i wrażeń. W takiej atmosferze mogliśmy przeżywać pierwszy na terenie Śląska pokaz kłusaków. W piątek, 7 listopada popołudniem, Stadion Miejski w Rybniku na moment zamienił się w tor do wyścigów kłusaków. Do dobrych rzeczy trzeba szukać dobrych miejsc, a w Rybniku atmosfera jest bardzo sprzyjająca, miejsce jest bardzo prężne, świetnie położone, blisko do Czech, dobrze skomunikowane. Przede wszystkim w miejscu, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy doceniają dobrą zabawę, Którzy kochają konie przede wszystkim. Jest szansa, że to wyjątkowe wydarzenie powtórzy się i na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych w Rybniku, bowiem są plany związane z budową profesjonalnego toru wyścigowego dla kłusaków. No, staramy się, żeby to było jak najszybciej, żeby to nie była odległa perspektywa. Inwestycja jest duża, w związku z tym nie chcę mówić o datach. Powiem tak, jak najszybciej. Jak najszybciej. Ten widowiskowy pokaz miał na celu przede wszystkim przybliżyć publiczności tą nową dyscyplinę sportów jeździeckich, bowiem wyścigi kłusaków na polskich torach goszczą od niedawna, bo od 2004 roku. W niedzielę 16 listopada oddamy swoje głosy, wybierając prezydenta miasta, radnych Rady Miasta oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Każdy wyborca otrzyma jedną kartę pojedynczą i dwie karty w formie broszury. Różową z listą kandydatów na prezydenta miasta Rybnika, białą z listą kandydatów na radnych Rady Miasta oraz niebieską z listą kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Na karcie i w każdej z dwóch broszur do głosowania postawić można tylko jeden znak X. Wkratce obok nazwiska tego kandydata, na którego chcemy oddać swój głos. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 wieczorem. Wszelkie ważne kwestie związane z wyborami samorządowymi można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika. Tak. 30 października zostało otwarte wielofunkcyjne boisko przyszkolne. Tym razem nowoczesnej infrastruktury doczekali się uczniowie szkoły podstawowej nr 28 w Kamieniu. Teraz podopieczni placówki będą mogli przez długie lata korzystać z nowo powstałych obiektów. Na pewno jest w ogóle więcej takich atrakcji i no na 100% się gra lepiej niż kiedyś. No bo wiadomo, kiedyś na tym betonie to trochę ciężko było, a teraz nowa murawa, no to wiadomo, lepiej. Uroczystości ze względu na niepogodę przeniesiono do sali gimnastycznej. Tam zaproszeni goście, władze miasta, przedstawiciele dzielnicy, uczniowie oraz rodzice spróbowali tortu. Boisko przyszkolne wybudowała firma Bako Sport z Dąbrowy Górniczej. Jego koszt to przeszło 400 tysięcy złotych. W tym roku szkolnym przy szkole powstało nowe boisko sportowe, powstał plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Teraz nie tylko uczniowie mogą cieszyć się równie atrakcyjnymi obiektami przy szkole podstawowej nr 28 w Kamieniu. W dzisiejszej dobie, kiedy wszyscy żyją bardzo szybko, mamy takie miejsce, gdzie praktycznie może każdy znaleźć coś dla siebie i myślę, że to jest taki zaczątek dobrego w naszej dzielnicy. W ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w tym miejscu powstała również siłownia pod chmurką. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Ja się z Państwem żegnam, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.